Chyba mam gości. Automat do gry, ale fajnie. Pospiesz się i wyjmuj kasę, Casey. Musimy zagrać. To świetny pomysł, oto wasze żetony. Chcę być pierwsza. Powodzenia, Vita. Gra się zaczyna. Jestem pewna, że szczęście się do mnie uśmiechnie. Miałaś rację, patrz, wylosowałeś cukierki Skittles. Cukierka, bo jest tylko jeden, ale jaki duży, to niewiarygodne. To prawda, jestem nawet troszkę zazdrosna. No, to ja też na pewno dostanę coś fajnego. Czas sprawdzić, jak dobrze działa moja intuicja. O nie, to cebula. Wygląda na to, że się pomyliłaś. To kompletna porażka, nie spodziewałam się tego. Przestań się śmiać. Co ty zrobiłaś? Zobacz, zepsułaś maszynę. Spójrz, tam jest coś napisane. O, pojawił się nowy przycisk. Myślę, że powinnyśmy go nacisnąć. Nie rozumiem, co się dzieje. Pomocy! Witam ponownie, moi mali gracze. Czas zająć miejsca. Dlaczego nagle znalazłyśmy się za kratami? Nie wiem, ale jestem przerażona. Nie musicie się martwić, wszystko jest pod kontrolą. Dalej, Vita, naciśnij przycisk. No dobra, spróbuję. No jaka mądra dziewczynka. Czeka na ciebie za to nagroda. Nutella, super! To właśnie nazywam miłą niespodzianką. Nie mogę się doczekać, kiedy podaruję ci twój czekoladowy krem. Jakie ciężkie wiadro. No nie było łatwo go podnieść. Nie mogę się oprzeć, chcę tego spróbować. Wygląda niesamowicie apetycznie. Co za bogaty czekoladowy smak. Masz szczęście, Vita. Co to jest? Nie podoba mi się to. Nie wyciągaj pochopnych wniosków, przyjrzyj się temu bliżej. Ale ja w ogóle nic nie widzę. Trzymaj się. To już koniec, w wiadrze nic nie zostało. Swoją drogą je też możesz zabrać. Wyglądasz okropnie. Powinnaś się teraz zobaczyć. To chyba czekolada. Tak, jest pyszna. Dla czekolady jestem w stanie wszystko znieść. Widzisz, mówiłem, że ci się spodoba. Casey, twoja kolej. Patrząc na Vitę, troszkę boję się naciskać przycisk. Mam nadzieję, że nie będziesz żałować, choć wszystko jest możliwe. Bingo, świeże truskawki. Co może być lepszego niż to? Casey, uśmiechnij się, masz się z czego cieszyć. Dlaczego to jedzenie jest zawsze takie ciężkie? Dobra, nie będę się tym zamartwiać. Częstuj się, Casey. Aj, jak to boli. Czuję się, jakbym trafiła pod grat. Co to jest? Pachnie tak świeżo. Wygląda jak truskawki. To prawda, mam rację. Smakują wyśmienicie. Właśnie wpadłam na świetny pomysł. Vita, mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko temu, ale wezmę troszkę twojego kremu czekoladowego. Co to było, Casey? Miałam ochotę na truskawki pokryte czekoladą. Boże, to wyjątkowe połączenie. Wspaniale, ja też chcę. Poczęstujesz mnie? Dobra, niech ci będzie. W końcu jesteśmy przyjaciółkami. Co ty wyprawiasz? To oszustwo. Uznajmy to za żart. Nie bierz tego do siebie. Bardzo śmieszne. Mały pojedynek. Podoba mi się to. Bez twojej pomocy dostanę smaczną dokładkę. Tak jest, Vita. Sprawdźmy. Ale niestety trudno to nazwać czymś smacznym. No cóż, chyba znajdziesz zastosowanie dla tego papieru toaletowego. To wszystko jest teraz twoje. Proszę, zabieraj. Ej, ostrożnie, nie w głowę. To raczej nie wygląda jak słodycze. Oczywiście, to papier toaletowy. Kurczę, mogłam w ogóle nie naciskać przycisku. Chociaż chwileczkę, papier też można wykorzystać. Co to jest? Vita, co ty zrobiłaś? To obrzydliwe. Domyśl się, przy okazji ukradłam ci jedną truskawkę. Nie można brać cudzych przysmaków bez pozwolenia. Widzę, że jesteście w świetnym nastroju. Oczywiście, że tak. Osobiście szykuję się na coś pysznego. Dowiedzmy się na co.
Wow, super połączenie! Słodkie płatki i mleko, no ekstra! Jaka ogromna paczka! Myślę, że starczy ci na długo, Vita. Karton mleka do kompletu, na pewno się tym najesz. No to czas na posiłek. Otwórz buzię. Słodkie płatki na śniadanie, to świetne. Uwielbiam je. Poczekaj trochę, muszę wziąć wiadro, żeby wszystko złapać. A teraz syp wszystko, co tam masz. To najpiękniejszy dzień w moim życiu, nie mogłam sobie tego lepiej wymarzyć. Chciałbym się z tobą zamienić miejscami, ale niestety nie da się to wbrew zasadom. Muszę po prostu dalej bawić się w gospodarza tego wyzwania. O, mleko! Jest dokładnie tym, czego teraz potrzebuję. Idealnie komponuje się z płatkami, prawda? O tak! Można też dodać do niego trochę czekolady, która została na moim ciele. Wow! Vita trafiła w dziesiątkę! Cieszę się, że masz takie szczęście! Po prostu wybrałam odpowiednie guziki. Przepraszam, nie mogę mówić. Moje usta są pełne płatków. No to nie będę ci przeszkadzać, bo się udławisz. Casey, twoja kolej. Dobry pomysł. Już nacisnęłam przycisk. Z niecierpliwością czekamy na wyniki. Ojej, to śmiornica. Obawiam się, że wcale ci się to nie spodoba. Ale jedno jest pewne, będzie wesoło. Uj, jakie to oślizgłe. Po prostu obrzydliwe. Co to jest? Ktoś mnie zaatakował! Pomocy! Zdejmijcie to ze mnie natychmiast! Wow, Casey z ośmiornicą! Naciskanie tylu przycisków na raz jest bardzo odważne! No cześć, cześć! Też się cieszę, że cię widzę! Pomóżcie mi! Vita, nie widzisz, co się dzieje? To ośmiornica! To straszne! Dlaczego tak wiele przycisków się świeci? Nie wiem, co to wszystko znaczy! Sama je wcisnęłaś, Casey! Przypomnij sobie! Zobaczmy, co wybrałaś! Miód, mąka, pierze. No niezwykłe połączenie. Myślę, że niedługo zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jaka ogromna beczka miodu. Mam nadzieję, że nie jesteś na niego uczulona, bo inaczej może się to źle skończyć. Mąka też jest już na miejscu. Mam już prawie wszystko przygotowane. Zaczynajmy. Najpierw miód. A coś lepkiego? To nie jest miłe uczucie. Czuję się, jakby mnie oblano klejem. Na szczęście to nie klej, ale coś znacznie lepszego. Nieważne, chcę tylko, żeby to się szybko skończyło. Moje włosy są już całe klejące. Nie martw się, mąka pomoże pozbyć się tego uczucia właśnie teraz. Co to jest? Nie mogę oddychać. Proponuję wstrzymać na chwilę oddech. Niewiele już zostało. No, to już koniec. Mąka się skończyła, nie mówiłem. Mam nadzieję, że to wszystko. Nie chcę niczego więcej. Sorry, Casey, ale zostało najważniejsze. Wisienka na torcie. Pióra. Myślę, że dzięki miodowi będą trzymały się ciebie naprawdę dobrze. Pióra? Tylko nie to! Nie chcę wyglądać jak kurczak! Przestań! Ale ubaw! Nie widzę w tym nic zabawnego. Przestań się ze mnie naśmiewać, bo dostaniesz ode mnie niemiły prezent. To nikomu by się nie spodobało. O nie! Moje śniadanie jest zrujnowane. Fuj, co za obrzydliwa ośmiornica. Nie chcę jej widzieć. Co się dzieje? To zgasił światło. Pomóżcie mi. Naprawdę nic z tym nie zrobicie. Ale idealnie trafiłam. Czas wyrzucić tę ośmiornicę. A z wami rozprawię się innym razem. Gdzie jesteśmy? Wygląda na to, że czeka nas bardzo fajny challenge. Chcę podnieść klosz jako pierwsza. Co to jest? Myślałam, że będą tu kolorowe smakołyki. Nie chcę ostrego sosu. Ja mam więcej szczęścia. Naprawdę lubię kukurydzę. Ale i tak to ja miałam największe szczęście. Patrzcie, zielona Fanta. Nie dość, że jest pyszna, to jeszcze taka wyjątkowa. Ale nie wylewa się z butelki. Jakaś dziwna jest ta Fanta. Kurczę, teraz jestem cały lepki. Mimo wszystko i tak jest pyszne. Dlatego można to wytrzymać. My też chcemy spróbować. Jeszcze czego? Macie swoje własne smakołyki, a Fanta jest moja. Nie sądziłem, że zielona Fanta będzie mi bardziej smakować niż pomarańczowa. Lili, teraz twoja kolejna skrzydełka z ostrym sosem. Nie zamierzam niszczyć pysznych skrzydełek ostrym sosem. Po prostu udam, że go dodałam.
Ej, tak nie wolno. Trzeba dodać sosu, naprawdę. Dlaczego jesteście tacy wredni? Spójrzcie, sos zmienił nuggetsy na czerwone. Obawiam się, że zaraz wybuchnie tu pożar. Już czuję, jak ogień się we mnie rozprzestrzenia. Coś trzeba z tym zrobić. I wiem co. Czas na pistolet na wodę. Uff, dziękuję. Rzeczywiście już mi lepiej. Ale teraz mam spalonego kurczaka. No na pewno nie będę jadła tego węgla. Casey, teraz twoja kolej. Co za niespodzianka. Zwykła kukurydza szybko zamieniła się w pyszny popcorn. Nawet nie liczcie, że się z wami podzielę. Sama sobie z tym poradzę. Pyszny popcorn? Casey, przez ten popcorn twoje uszy zrobiły się żółte. Co? Uszy? O czym ty mówisz? Ojej, wasze też są kolorowe. To straszne! Co się z nami dzieje? Lily, zaczynaj! Jakie czerwone smakołyki czekają na ciebie tym razem? To raczej nie smakołyk, to ogromny, przerażający krab. A, w dodatku jest żywy! Alex, teraz twoja kolej na otwarcie klosza. Wow, nie tylko dostałem smakołyki, ale też zabawkę. Teraz jestem prawdziwym rycerzem. Rycerz? Odłóż to! Zepsujesz tu coś. Patrzcie, mam całą paczkę frytek. Pachną apetycznie. Nie mogę się doczekać, aż je zjem. Zgadzam się. Alex, spadaj stąd, to są moje frytki. Nie wolno ci ich dotykać. Lepiej życzcie mi smacznego. Te frytki są niesamowite. Przypominają te szkły, prawda? Lili, twoja kolej. Moja? Może nie muszę. Jak w ogóle można zjeść tak ogromnego kraba? No to właśnie nam pokażesz. Myślisz, że to zabawne? Mój krab zaraz da ci popalić. Ej, oddaj mój miecz. No i proszę, teraz nie mam swojego miecza. Wszystko przez Lili i głupiego kraba. Ale teraz mam dostęp do całej masy cukierków. Są bardzo smaczne. Więc nie potrzebuję już miecza. Lili, na co czekasz? Jedz szybko. Boję się. Wiem, mam pomysł. Dlaczego miałabym jeść żywego kraba, skoro mogę go ugotować? Myślę, że może wyjść z tego coś smacznego. Aj, bardzo gorące. Myślę, że w tej temperaturze krab już się ugotował. Najwyższy czas go próbować. Okazuje się, że gotowany krab to prawdziwy rarytas. Nie to, co żywy. Tak mocno się w niego wgryzłeś, że twój nos zrobił się czerwony. O, to prawda. Ale wasze nosy też są kolorowe. Tak? Wow, to całkiem fajne i niezwykłe. Czas dowiedzieć się, co mnie czeka w tej rundzie. No, w końcu coś pysznego. Kocham Hubę Bubę, zwłaszcza o smaku truskawkowym. A ja uwielbiam arbuzy, zwłaszcza w tym upale. Co to jest? To straszne! Dlaczego wy dostaliście smakołyki, a ja te okropne robaki? To są teraz twoi nowi przyjaciele. Musicie się lepiej poznać. Oj, przestań, to nie jest zabawne. Będzie zabawniej, gdy zaczniesz je jeść. Nigdy wcześniej nie miałam do czynienia z robakami. Mam nadzieję, że nie złożą we mnie jaj. Fuu, co za ohyda. To jest po prostu obrzydliwe. Nie zjem tego więcej. To nie może się zdarzyć w naszym challenge'u. Bierz miskę i dokończ te robaki. No dobra. To straszne. Jeden utknął mi w gardle. O nie. Co to ma wspólnego ze mną? Co za koszmar, zabierz to ze mnie. Casey, wiesz, że tak nie wolno, prawda? Przestań jęczeć, lepiej pospiesz się i jedz arbuza. Pierwszy raz słyszę od ciebie mądre słowa.
Czym by tu go pokroić? Wiem! Pomoże mi w tym siekiera! Gotowe! Teraz można zacząć jeść. Co za aromat! Na pewno jest bardzo soczysty. Alex, stój! Wnętrze arbuza jest czerwone, a wszystko, co czerwone, jest moje. Przykro mi to mówić, ale cały środek musi trafić do mnie. Rewelacja! Daj mi chociaż ugryź! To w końcu mój arbuz! Był! Miałeś rację, ten arbuz jest bardzo soczysty i bardzo słodki. Rzadko można natrafić na tak pyszne okazy. Ale jako twoja przyjaciółka spieszę cię poinformować, że specjalnie dla ciebie zostawiłam skórkę. I kilka pestek. Tak? Myślisz, że to zabawne? Wcale nie uważam, że to jest śmieszne. Muszę zjeść skórkę z arbuza. Dzięki ci, Lili, za zepsucie mi humoru. Fu, to obrzydliwe. Zjadaj szybko swoją hubę-bubę. Zgadzam się, najwyższy czas. Zazwyczaj ta guma jest bardzo słodka i soczysta. Mam nadzieję, że dziś nic się nie zmieniło. Jak, dobra? Bardzo. Ale to nie wszystko. Teraz pokażę wam, jak nadmuchuję balony. Lili się zdziwi, gdy się dowie, że schowałem jedną pestkę. A teraz przebiję jej balona za kradzież mojego arbuza. Haha, Lili, słuchaj, czerwień naprawdę ci pasuje. To straszne, to wcale nie jest śmieszne. Przybij piątkę. Ojej, zobaczcie, teraz mamy też kolorowe ręce. Wow, super. Czekajcie, ja zacznę. Wow, to żelkowy miś. Witaj, mój nowy przyjacielu. Przyjaciel okazał się twardszy niż myślałam. Ale i tak cię zjem. Ktoś tu chyba nie ma siły. Udowodnię, że potrafię to zrobić. Poddaj się. Niewiele zostało. Tak, udało mi się. Nadszedł czas na poczęstunek. Pozwól, że ci pomogę. Nie potrzebuję twojej pomocy. Sama jestem w tym całkiem niezła. Szybko poradziłam sobie z żelkiem. Teraz wasza kolej na otwarcie kloszy. A dokładniej moja. Ojej, spodziewałam się smacznych rzeczy, a nie kurzych jaj. Co mam z nimi zrobić? Mam na nie alergię, więc na pewno nie będę ich jadła. Nie kłam, im szybciej je zjesz, tym szybciej damy ci spokój. Życz ty mi powodzenia. Niedobrze mi od samego patrzenia. Fu, nie, to mnie przerasta, nie mogę tego zrobić. Musisz to zjeść. Wiem, mam świetny pomysł. Po co jeść jajka, skoro można je wypić? Akurat mam blender na taką okazję. Ej, ostrożnie! Kiedy szef kuchni Alex jest w pracy, nie zwraca uwagi na drobiazgi. Wiesz co, szefie Alex? Spójrz na te wszystkie śmieci na mojej głowie. Myślę, że to naprawdę urocze. Dobra, zróbmy ten koktajl. Casey, to wszystko jest twoje. Pozostało już tylko przyozdobić napój. Smacznego! Dziękuję, ale słomka tylko pogorszy sprawę. Wolę wypić to wszystko w ten sposób. Trzeba było widzieć swoją minę. Co ty zrobiłaś? Teraz jestem cały w jajkach. Co za ohyda. Trzeba było widzieć swoją minę. Przy okazji, co masz pod kloszem? Zaraz się dowiemy. Fu, mogłem nie sprawdzać. Czeka tu na mnie groszek. Jak to dobrze, że nie wiem, jak otworzyć taką puszkę. A raczej jak źle. Teraz nie będę mógł zjeść groszku. Nie martw się, pomogę ci. Jesteś taka silna. Mam nadzieję, że jeden groch nie spowoduje u mnie wymiotów. To faktycznie jest całkiem smaczne. Nigdy nie sądziłam, że polubię groszek. Oj, coś się we mnie dzieje. Ups, dziewczyny, wybaczcie mi. Słucham? Nie mogę tu oddychać. Mogłeś ostrzec. Ojej, cała się zaczerwieniłam. A ja zzieleniałem. Ja zrobiłam się żółta.
A więc dotarliśmy do finału challenge'u. To było fajne. Dziewczyny, to był challenge, którego na pewno nigdy nie zapomnę. Subskrybuj kanał Parara, żeby nie przegapić równie kolorowych, pysznych i ciekawych challenge'y.